Witajcie w kolejnym odcinku. Miecz dobrze sprawdza się przy odbieraniu ataku kilku przeciwników. Ale mogę powiedzieć, już się pojawia, nie gadać. Czy ten jeszcze normalnie będzie gadał? Nie, dobra. Witam w kolejnym odcinku, zagrałem w Assassin's Creed. To ja sobie skończyliśmy. I tak, oczywiście tu jest zaraz ten. Zaraz będzie nas prosił o walkę, żebyśmy ten. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? I tak prawie zawsze przy każdej odblokowanej umiejętności będzie student nachadał. Nachodził. No, atakuj. Doskonale. Tak. Mistrzostwo. Ile tego? Trzy razy powinno być. I tak właśnie, moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. No tak, dobra. Niewierny. Tak, wychodzimy ze szkolenia. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Nie, dobra. I tak, gdy przeglądałem sobie piąty odcinek, założyłem jedną mapę, którą ominąłem. Byłem mniej blisko. Okej, tutaj nie ma żadnej mapy. Teraz będę się rozglądał z tymi mapami. Przynajmniej w Messiachie, bo tutaj jest ich mało, więc... Będę się... O, tam widzę flagę. Tak. Yeah, tam kolejna flaga. Fajnie. Cztery już. Teraz będzie piąta i jeszcze szósta będzie jest. Którą ominąłem w ostatnim odcinku. Robi to z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to mówiłem przed chwilą, czy nie. Nie pamiętam już, co przed chwilą mówiłem. Myślę, że siódmy odcinek poświęcimy. Zależy, czy jest ten. Zależy, czy wrócimy. Szósty albo ósmy odcinek poświęcimy. Albo jeszcze dalszy. Zależy, ile nam zajdzie w akce, czy gdzieś tam jedziemy teraz. Poświęcimy na szukanie flag w Masjafie. Tak, gdzie ta flaga była? Tak, już wiem gdzie. Skoczę sobie tutaj. Ej! Co mu się stało? Nie, skaczę do siana. On postarał zmysły? Co ten pan lubię zrobić? Jak jakieś po drodze znajdziemy, to będzie fajnie. To go nauczy ostrożności. Dobra, i teraz tutaj tak, flaga jest, widziałem. Więc wbijamy po nią. Ej! Sasy, nie możesz się na to złapać? No. I też chyba mi się zdaje, że od dwójki jest taki szybszy tryb wspinania się, lub mi się wydaje, nie wiem. Ja tak myślę. Szybciej się wspina asasyn. No, nie widzę żadnych już. Wow! Co za dziwny człowiek. Nie, znasz mnie? Jest czym? Atajar. Dobra, więc teraz jedziemy do czego? A, jeszcze z królestwa nie wyjechaliśmy. Galopem go. Tak, załączyć GPS, tylko że po pierwsze to mi ciągle samo ten. Samo mi namierza akurat ten cel, więc. Nie wiem, czy ten. Przez te pierwsze trzy przejazdy, bo to tylko trzy przejazdy później można się teleportować. Czy ja wam pokazywać po prostu te przejazdy? No dobra, może pierwszy wam pokażę przejazd. Ale tylko ten pierwszy. Jedź. Okej, to oczywiście do królestwa jest. Nie, do królestwa nie. Tak, tylko do królestwa. Możesz wywołać zamieszanie. Tutaj na początku będą nasi, potem już niestety nie. I najgorsze, co mógł nam zrobić Al-Mualim, to zabrać nam umiejętność kontrataku.
prostu moim zdaniem bez tego nie da się walczyć, bez kontry nie da się walczyć, zupełnie, w asasynie nie da się walczyć bez kontry. Sorry, że to powtarzam ciągle. A moim zdaniem to duża strata dla asasyna, gdy nie ma kontrataku. Ponieważ najlepiej mieć kontratak, a niestety nam odebrał go. I chyba odblokujemy kontratak, jak zabijemy Tamira, czy jak to miał na imię. Tak, to są takie punkty, które będziemy się wdrapać i to nam pokaże miejsca, które możemy się udać. Są to dość wysokie punkty, czasami są mniejsze trochę. I to nam pokazuje, gdzie na przykład teraz pokaże nam się, że mamy jechać, że jest... Tutaj jest przejazd do... Zobaczmy, do Aki chyba? Do Damaszku mamy jechać. Nie. Czekajcie. Wszystkie zadania. Nie wiem. Dobra, skaczemy do siana i jedziemy do Damaszku. Zabić Tamira, chyba Tamira. Tak myślę, że Tamir się nazywa. No wbijałem tego konia głupiego. Nie, przepraszam, tylko nie jest. By się obraził konik. Tak. To możemy zaatakować już ich. Chociaż raz go zaatakuje, raz ten patrol. Okej, jeszcze jedno wam powiem. To co... Oj, dobra, zamknij się już. Co ja lubię w Assassin's Creed 2? I dalej. Nie wiem, chyba to mówiłem. Prawda, nie pamiętam, to było dawno. Nie wiem, czy mówiłem to. Co ja lubię w Assassin's Creed 2 i dalej? To, że już w Assassin's Creed 2 można walczyć ukrytym ostrzem. A niestety w jedynce tego nie można. Po pierwszym tutaj mamy jedno, a tam już dwa. Dopewnie dlatego nie możemy walczyć. Szkoda, że tam dwóch nie dali. Ale no to dwa palce by nam zabrali. To już nie będziemy się wdrapać, nie będziemy się wbijać na tą wieżkę. Może przy okazji później. Mam nadzieję, że do końca tego odcinka dojedziemy. Chyba, że źle. Nie, dobrze. To, że tak myślę, że dobrze. Tak, dobrze będzie. No właśnie nie lubię tego przejazdu. Ale niestety trzy pierwsze razy trzeba przejechać. Jak pierwszy raz grałem, to myślałem, że ciągle trzeba. Chociaż z początku to mi się wydawało fajne. Bo teraz już niestety nie. Naprawdę ja nie wiem, dlaczego mi się ten robi to, że są numerki. I po drugie flaga. Króla Ryszarda. W królestwie jest ich 100. Królestwo jest duże. To się nie dziwię, ale Masja? Nie, albo Akka, albo coś w tym stylu. Małe miasteczka, ale flagi 100 do 100 dochodzą. Tu jest ich pełno, po co mamy walczyć bez kontrataku? Nie ma to sensu w ogóle. Jak będzie kontratak, to sobie powalczy oczywiście, ale tak to nara. Chowaj miecz. Koń się zmęczy, ciągle galopem idziemy. Tak, już prawie na miejscu. Yeah. Naturalnie jesteśmy. I też co mi się podoba od Assassin's Creed Brotherhood. To, że tam możemy już jeździć po mieście na koniu. To jest też fajne. Kontrowanie ataku może dać ci przewagę w walce z kilkoma przeciwnikami. Dobra, my w takim razie dotarliśmy do Damaszku. Zdążyliśmy przed końcem odcinku, a ja się teraz będę musiał z wami przegnać. Snarka.